Wygląda to trochę na skomplikowany sprzęt, ale ogólnie nie jest to trudne. Kawa. I to tutaj to jest zaparzarka. Najpierw trzeba odpalić niebieską kostkę i to w sensie dosłownym. Rozkładamy rusztowanie i wysuwamy tę dziwną szufladkę, ale to nie koniec. No jeszcze do tego jest wymiennik ciepła, do którego potrzebujemy wodę. Ale to nie z tej wody będzie kawa. Kostka wykorzystuje tak zwane ogniwo Peltiera, które zamienia tu ciepło w prąd. Woda jest nośnikiem temperatury. Spytacie, po co prąd? Zaraz wszystko się wyjaśni. O, pięknie. Płonie ognisko w lesie. To nie przypadek, że liście i patyki tak pięknie palą się po jednym pstryknięciu zapalniczką. Spójrzcie, Dawid nie musi nawet dmuchać, by to się rozpalało. Mamy już duży ogień i teraz kolejna nowinka w tym sprzęcie. To niebieskie, co tutaj wystaje, ma dwa wiatraki w środku. A po co to jest? Po to, żebyśmy nie musieli dmuchać. Czasem jak ktoś rozpala ognisko, to trzeba dmuchać, machać. A tutaj po prostu, jak się to nagrzeje, wytwarza energię, która napędza wiatraki. No i w tej chwili mamy już dobry ogień. Można więc wlewać wodę na kawę. Woda w układzie, jak widać, też krąży, czyli generator prądu działa. Woda gotuje się dość szybko, ale zanim się zagotuje, to ja już przygotuję wszystko, żeby zrobić sobie elegancką kawę. Ten czarno-srebrny maluch to mobilny ekspres do kawy. No dawaj słońce, dawaj. Wylatuj, wylatuj. I teraz trzeba kawę porządnie sprasować, jak w prawdziwym ekspresie. Zakładam to. Teraz nakręcam ten sprzęcik. To tutaj z boku, to jest pompka. Tak wyskakuje. U góry mam wieko. Odkręcam to. No i wleję tutaj wodę, jak już się zagotuje. I 5 minut i mam wspaniałą kawkę w lesie. Ale wróćmy do niebieskiej kostki, bo ta spryciula ma jeszcze jedną ciekawą funkcję. Może być ładowarką i to nawet wtedy, gdy zgaśnie ogień. Ma wbudowany akumulator. Do mini ekspresu mieści się 80 ml wody. Sprzęt służy do produkcji niewielkich, pobudzających szotów espresso. To jeszcze nie koniec, bo ja lubię sobie wypić kawkę po królewsku. Do czego służy pompka? Jest! Leci, widzicie? A jak pachnie! No zaparzyła się idealnie. Ja tylko spojrzę na kolor i od razu wiem, jaka kawa.